Jestem w domu, rzadko kiedy idę do szpitala, a tak 12 lat byłem w szpitalu prawie bez przerwy. Czyli już te wszystkie lęki, to pan je odsunął gdzieś w cień? Odsunął, depresja minęła. A te lęki to czego dotyczyły? Czego się pan bał w życiu? W domu się bałem, przebywać, denerwowałem się. Wszystko mnie denerwowało. Ale bał się pan domu czy ludzi? W domu się bałem. Nawet nie chciałem, żebym do szpitala kto przyjeżdżał. W domu się bałem, znajomych się bałem. Panie Stanisławie, ale ja wiem o panu, że pan, mimo że już od 63 roku nie przebywa stale w szpitalu, to znaczy może pan mieszkać u siebie w domu, ta, to pan i tak codziennie rano do tego szpitala psychiatrycznego w Tworkach idzie i tam pan tworzy. Tam panu dobrze jest w tym szpitalu, bo pan sam z własnej woli tam idzie. Od grudnia 80 roku jeździ do szpitala. Pani dyrektor bardzo dużo mnie pomogła. Pani Ziłka, kierowniczka, instruktorki bardzo mi pomogły. Naprawdę nikt się nie pyta, na co chory, kiedy. Wszyscy są bardzo przychylni. Prawdziwych przyjaciół mam w Tworkach. W tym szpitalu ma pan prawdziwych przyjaciół? Tak, tak. I tam może pan tworzyć? Tam ma pan jakąś pracownię własną? Mamy bardzo dużą pracownię. Dawniej była tam biblioteka, a po remoncie mamy piękną, dużą pracownię plastyczną. No właśnie, bo ja myślę, że jak powstają takie piękne prace, jeszcze tę bym chciał pokazać, bo jest bardzo piękna. To jest budynek administracyjny szpitala w Tworkach. O, panie Stanisławie, to jak pan tak pięknie ujrzał swoimi oczami budynek administracyjny szpitala w Tworkach, to znaczy, że pan bardzo lubi ten szpital, skoro on ma takie kolory i jest taki piękny. Tak. To rzeczywiście jest prawdziwe świadectwo. To jest mój dom, nawet ja nie wyobrażam sobie, egzysta bez malarstwa. Nie wyobrażam sobie, ja uważam, że błogosławiona choroba, że ona dzięki chorobie ujawnił się, ukryty, ale nikt nie wiedział, że ja umiem malować. Ja miałem naciąganą trójkę w szpitalu. W szkole. W szkole z rysunków pan miał naciąganą trójkę. Tak. I nagle choroba właściwie wyzwoliła w panu energię twórczą. Tak, ale ja mam swoisty styl. Panie Stanisławie, ja myślę, że jak rozmawia się z takim twórcą jak pan, to ja panu mogę życzyć na koniec właściwie jednego. Żeby pan jeszcze bardziej poszerzał swoje techniki wyrazu artystycznego. Wierzę, że dzięki pani dyrektor nie tylko osiągnięcia mam, ale będę jeszcze dalej pracował. A żeby jak najdłuższe lata zjeść i tworzyć, dokąd będę tylko mógł, będę chodził i reagował nadal Tworkowską alejkę, Tworkowskimi alejkami tam i wielu innych czasopismach są moje grafiki i artykuły. Panie Stanisławie, pan mówił, że pan musi ćwiczyć silną wolę. Ja myślę, że pan już przezwyciężył swoją słabą wolę. Jak pan się wykazał od 30 lat takim uporem, że pan robi to, co pan lubi i jest pan sobą, to ja myślę, że pan tę słabą wolę już dawno przezwyciężył. Ja muszę walczyć z wadami. Z wadami? No z wadami musi walczyć każdy. Dziękuję panu ślicznie za rozmowę. W loży komentatora zasiadają dr Maria Pałuba, psychiatra oraz pan Janusz Wróblewski, krytyk filmowy. Pani doktor, kiedy tak patrzę na pana Stanisława, człowieka, który mimo swojej...